Witam Cię bardzo serdecznie. Aktualny czas jest szczególnie trudny dla każdego z nas. Już sytuacja pandemii obniżyła odporność psychiczną, a wiele osób nawet doświadczało lęku czy napadów paniki. Jak nie ulec chaosowi, który nas otacza? W jaki sposób zachować chociażby okruchy spokoju wtedy, kiedy na zewnątrz tak wiele negatywnych rzeczy dzieje się? Te pytania są bardzo trudne i odporność psychiczna nas dorosłych jest szczególnie ważna nie tylko w aspekcie wspierania nas samych, ale również my musimy w tych trudnych czasach być oparciem dla naszych dzieci oraz dla naszych rodziców. Ostatnio zgłaszają się do mnie również seniorzy, którym wojna na Ukrainie odtwarza też obrazy, traumatyczne obrazy z ich dzieciństwa. W psychologii mówimy o traumie, o kryzysie, o tym, że aktualna sytuacja tak naprawdę przewyższa te zdolności, które mamy z radzeniem sobie z sytuacjami trudnymi. Na specjalne czasy tak naprawdę potrzebne są specjalne metody radzenia sobie ze stresem i z napięciem. I o tym będę chciała mówić krótko w tym filmie, ale również zapraszam Cię do słuchania kolejnych lekcji, kolejnych nagrań, w których będę mówiła więcej na temat emocji. Zarówno pandemia, jak i sytuacja wojny na Ukrainie przede wszystkim doprowadziły do dezintegracji. My żyliśmy w jakimś stopniu w takim stanie poczucia bezpieczeństwa, pewnej stabilności, przewidywalności. Natomiast to, co dzieje się aktualnie, przede wszystkim powoduje, że każdy z nas traci poczucie bezpieczeństwa. I teraz to jest zasadnicze wyzwanie, w jaki sposób my możemy na co dzień funkcjonować tak, aby przynajmniej w pewnym zakresie, w takim, jaki jest to możliwe na tu i teraz, dziś, móc budować właśnie poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa. Ten temat dotyczy też tego, na co Ty masz wpływ w swoim życiu, a na co Ty nie masz wpływu w swoim życiu. To, co przede wszystkim powoduje lęk, co zwiększa napięcie, to wybieganie myślami w przyszłość. Zazwyczaj te osoby, które nadmiarowo koncentrują się na przyszłości, właśnie doświadczają bardzo wysokiego poziomu lęku. To, co buduje stabilność, to, co buduje przewidywalność, to jest koncentracja na tu i teraz, na teraźniejszości. Dlatego, że Ty masz wpływ na to, tylko co aktualnie dzieje się w Twoim życiu. Poprzez planowanie swojego dnia, poprzez pewne rytuały, dobre nawyki, reguły. Ja bardzo często powtarzam osobom, z którymi pracuję, które są najczęściej w jakiejś sytuacji właśnie kryzysu, też kryzysu życiowego, że szczególnie wtedy, kiedy jest Ci trudno, potrzebna jest Ci troska o siebie. Troska o siebie zarówno na poziomie fizycznym, jak i na poziomie psychicznym, dlatego że stres kumuluje się w napięciu właśnie na poziomie ciała. Tak ważna jest praca z oddechem, odreagowywanie na poziomie ciała napięcia, stosowanie ćwiczeń, ruchu, aktywności fizycznej, po to właśnie, żeby uwalniać napięcie z poziomu ciała. Z pewnością, jeżeli czujesz lęk, albo jeżeli nawet masz napady paniki, to czujesz też, że bardzo wiele objawów kumuluje się na poziomie ciała. Ja powiem więcej, jeżeli ktoś ma nawet zdiagnozowane problemy psychiczne, to tak naprawdę choroba psychiczna jest czystą abstrakcją, dlatego że nie ma czegoś takiego jak odrębność psychiki od ciała. Jeżeli choruje Twoja psychika, jeżeli masz trudności emocjonalne, to odzwierciedla się to na poziomie ciała. Dlatego tutaj też fundamentalne znaczenie właśnie ma praca na poziomie ciała.
Wtedy, kiedy chaos jest na zewnątrz, właśnie w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, w sytuacji wojny na Ukrainie, w sytuacji nieprzewidywalności, w sytuacji napięcia, bardzo ważna jest troska o siebie na poziomie psychicznym i fizycznym. I tutaj dobre nawyki, pewna rutyna, powtarzalność różnych działań, które wykonujemy na co dzień, również zachowanie rytmu dobowego, czyli stanu czuwania, aktywności w ciągu dnia i snu w ciągu nocy, to również buduje pewną stabilność, pewną przewidywalność. To jest właśnie rutyna, to jest struktura, to jest powtarzalność. I tego typu działania wpływają właśnie na tworzenie tych zrębów poczucia bezpieczeństwa, przewidywalności, dlatego że wtedy kształtujesz to tak naprawdę, na co masz wpływ. Dlatego że wpływ masz na swoje aktualne życie. Nie masz wpływu na to, co będzie w przyszłości, a jeżeli już, to im lepiej przeżyjesz dziś, im w lepszej będziesz kondycji dzisiaj, tym łatwiej będzie ci przechodzić przez to, co trudne. I właśnie na ten temat, też na temat emocji, na temat tego, jak budować odporność psychiczną, szerzej będę mówiła w czasie bezpłatnego, interaktywnego warsztatu psychologicznego, ale już teraz przygotowuję dla ciebie kolejne lekcje, krótkie lekcje wideo, które będą przesyłane do ciebie mailem przed warsztatem. Dlatego bardzo cię proszę, wypatruj kolejnych maili i po prostu przede wszystkim troszcz się o siebie na poziomie psychicznym i na poziomie fizycznym. Rób to, co możesz, tym, co masz. Dlatego, że aby przetrwać, tak jak o tym mówi właśnie psychologia przetrwania, aby przetrwać, to trzeba mieć siły do tego, żeby przechodzić przez to, co trudne. Jeżeli nie dbasz o siebie, jeżeli nie szukasz tych skrawków spokoju wewnętrznego, to tak naprawdę pochłania cię chaos zewnętrzny. W tym świecie zewnętrznym nie znajdziesz w tym momencie spokoju. Ten spokój możesz znaleźć tylko w sobie. I właśnie o tym, w jaki sposób to robić, będę mówiła w czasie naszego interaktywnego warsztatu psychologicznego, ale również podczas kolejnych lekcji, które będę ci przesyłała tutaj drogą mailową. Bardzo zapraszam cię też do komentarzy, tutaj pod tym nagraniem. Jak doświadczasz tego czasu? Co ci pomaga też, zarówno w sytuacji pandemii, jak i w czasie właśnie kryzysu na Ukrainie? Co ci pomaga w tym, żeby przechodzić przez to, co trudne? Żeby budować swój spokój wewnętrzny? Ta struktura, o której mówiłam, to też wchodzenie w aktywność, w to, na co mam wpływ, to też bycie w relacji z innymi osobami. Wsparcie społeczne jest podstawowym narzędziem do przechodzenia przez sytuacje stresujące. Ale tutaj też bardzo ważne jest to, żeby dać sobie prawo do tego, aby korzystać z wsparcia, aby być też w relacji z innymi ludźmi. Pomaganie innym, bycie w relacji, to są też te czynniki, które pomagają nam zmniejszyć stres, zmniejszyć napięcie i przechodzić przez to, co trudne. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Jestem bardzo ciekawa tego, jak ty doświadczasz tych trudnych czasów, jak sobie radzisz z napięciem, z lękiem. Być może to, co napiszesz, stanie się też inspiracją dla innych, będzie pomocą dla innych, dlatego bardzo cię zapraszam do komentowania tego filmu. Jeżeli też masz jakieś potrzeby, tematy, które mogę tutaj jeszcze poruszyć, czy przed warsztatem, czy w czasie warsztatu, to też cię zapraszam tutaj do wpisu. Dziękuję ci jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia.